Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem anioła. Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak pola się złocą. Kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada, tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Tak o Polsce pisał Marek Grechuta. Tym dla tego poety była ojczyzna. Czym jest dzisiaj dla nas nasz kraj? Mam przyjemność zaprosić Państwa na koncert. Chwilę refleksji nad tym pytaniem. Nad odzyskiwaną już kilka razy wolnością i szacunkiem wobec tego jej odzyskania. Nad tym, czym jest patriotyzm i miłość do ojczystej ziemi. Chcemy podzielić się naszymi interpretacjami utworów mniej lub bardziej znanych, tak aby pokazać, że patriotyzm i walka o Polskę mają różne odcienie i wiek, tak jak różne są losy, wiek i poglądy rodaków zaangażowanych w jej sprawy. Podczas koncertu naszego zespołu chcemy zaprezentować Państwu utwory autorstwa Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, Natana Tenenbauma, Krzysztofa Klęczona, Jana Pietrzaka i Adama Asnyka. Ci artyści prezentują różne sposoby tworzenia muzyki, różną wrażliwość poetycką, mają różną, w cudzysłowie, siłę rażenia. Jednak w każdym z tych utworów pozostaje motyw Polski, jej niepodległości, wolności i nadziei ożywiającej jej dzieci przez wieki. Te słowa klucze często stają się kanwą, na której buduje się brutalnie szczere lub lirycznie zadumane refleksje nad ojczyzną i nad nami, odpowiedzialnymi za nią, dumnymi swojego miana Polakami. Ale przecież, cytując artystę, poezja w swej lakoniczności ma być tym, co opisuje świat tak, jak nie opisze go najgrubsza księga, bo przekazuje uczucia tym silniejsze, im silniejszy jest jej temat. Posłuchajcie. Ofiarnej krwi, zwycięskiej chwały nad
nadchodzą dni. Dopomóż Boże i wytrwać daj. Tu nasze miejsce, to nasz kraj. Czas komunizmu to dość specyficzny okres walk o wolność. Polska, z pozoru wolny kraj, w rzeczywistości był okupowany przez Polskę, przez władzę i ustrój podległe Związkowi Sowieckiemu. Symbolem epoki PRL-u jest niewątpliwie solidarnościowa walka, w której my, Polacy, udowodniliśmy, że nie pierwszy zresztą raz potrafimy stanąć ramię w ramię przeciwko wspólnemu wrogowi, przyjmując twardo każde wyroki losu. Serca buntowników rozgrzewała wówczas muzyka wybitnego poety i muzyka, Jacka Kaczmarskiego, który tą piosenkę nazwał swoim credo. Modlitwa o wschodzie słońca z tekstem Natana Tenenbauma. Każdy twój wyrok przyjmę twardo, przed mocą twoją się uporzę. Chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. W Warszawie jest taka mogiła, gdzie często tłum ludzi zmierza. Stąd bierze się patriotyzmu siła, to grób nieznanego żołnierza. Warty bez przerwy zmieniają, znicz płonie wciąż każdą porą. Gdy tutaj wieńce składają, wszyscy przystają z pokorą. Grób nieznanego żołnierza w Warszawie to oczywiście symboliczna mogiła tych wszystkich, którzy zginęli w walce o polskość. Znaczna część z nich pozostaje bezimienna, może tylko wspominana w niektórych rodzinnych historiach. Nie wszystkim bojownikom o wolność udało się znaleźć spokojny spoczynek i chwałę za bohaterstwo. Wielu śpi gdzieś w szczerym polu. Janusz Kondratowicz i Krzysztof Klęczon. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych thank you.
gdy kwitły łzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Brak mi tchu i na oślep uciekam. Siłostatkiem pazury śnie krwą. Spora psów mnie osacza z daleka. Chcą mnie dopaść, rozszarpać mnie chcą. Nie inaczej jak wilki z utworu Wysockiego walczyli i gnęli polscy powstańcy, wojujący o wyzwolenie, często sami zapominani, wyklęci. W naszej historii powstań było wiele, tylko jedno z nich udało się wygrać. Tak wiele zrywów było z góry przesądzonych, ale walczono. Polacy walczyli jak wilki w obronie swojego stada, jak pisał Jacek Kaczmarski w Obławie. Trochę łaski nieba.
pokoju w zamian chleba, innym udziel swej miłości, nam sprawiedliwości. Widząc, jak się naród bawi, znowu chciałby być przed wórzem i w pogańskiej krwi się pławić. Dymią później i warsztaty, lecz nie pracą, a skargami, że nie taka jak przed laty łaska twoja nad chłopcami. Siły grożą ci nieczyste, daj nam ciężar krzyża. Całam ręce, Matko Boska, upadają obyczaje, nie pomogła modłą płoska, młodzież szranki ciała staje. Wtedy wsi się krew gorąca, bez sumienia, bez oddechu, po czym z własnych drzew i strząsa niedojrzały owoc grzechu. Będzie czas umierać, żyjmy tu i teraz. Krzmicie gniewem wszyscy święci, handel lud zalewa Boży, obcy kupce i klienci w złote wabią go grosze. Liczy chciwy Żyd i Niemiec, dziś po ile polska czystość kupi duszę, kupi ziemię i zostawi pośmielisko. Co nam hańba, gdy talary mają lepszy kurs od wiary, wymienimy na walutę honor i pokój. My, Polacy, wielokrotnie potrafiliśmy zjednoczyć się w walce o własną wolność i godność. Niestety wszyscy mamy straszliwą skłonność do kłócenia się i niszczenia kraju od wewnątrz. Historia kołem się toczy. Rozbiory I Rzeczypospolitej, sejmokracja w okresie międzywojennym i niezliczone historie w dzisiejszej Polsce. Albo w końcu zaczniemy się porozumiewać we wspólnych celach, albo nic naszej wolności nie będzie. Jacek Kaczmarski. Z tej mąki nie będzie chleba. Z
zdrowej, lecz nie bezkarnej. Byli już tacy, co szyli chleb, księgę i krzyż i na wolę. Jak powiedziała Halina Birenbaum, nadzieja umiera ostatnia. Bo co innego towarzyszyło nam przez ponad 1000 lat istnienia państwa polskiego. Nadzieja była zawsze, podczas zaborów, w walkach u boku Napoleona, we wspomnianych wcześniej powstaniach, w tworzeniu się stronnic przed powstaniem II RP. Wielu ludzi pisało ku pokrzepieniu serc, wielu śpiewało i opowiadało. Aby wraz z nadzieją nie umarła w nas Polska. Musieliśmy i nadal musimy ją mieć. Adam Asnyk z muzyką Zbigniewa Preisnera. Miejcie nadzieję. Zbliżamy się do końca koncertu, wobec tego chcielibyśmy wspólnie z Państwem zaśpiewać dobrze znany utwór.
Zapraszamy do wspólnego wykonania Murów Jacka Kaczmarskiego. Niech ta refleksja ubrana w dźwięki będzie naszym wspólnym ukłonem w kierunku biało-czerwonej. Niech będzie kolejnym krokiem do wspólnego tworzenia tego, co nazywamy ojczyzną, bo zakończę słowami przypisywanymi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Tyle ojczyzny w nas, ile naszego starania w ojczyźnie. Dziękujemy. Dziękuję Państwu za przybycie, za to, że postanowiliście dzisiaj razem z nami wspólnie spędzić to świąteczne popołudnie. Na scenę chciałbym jeszcze zaprosić instruktorów, kolegów z naszego Centrum Kultury Biblioteki, pana Piotra Kliszczyńskiego i pana Ireneusza Drobińskiego, żebyście Państwo zobaczyli te osoby, które tutaj zorganizowały dzisiejszy koncert. Nagrodźmy ich brawami.
pan Irek Drobiński i pan Piotr Wiszyński. Brawo. Także jeszcze raz dziękuję wam państwu za przybycie. Dziękuję również panu Andrzejowi Pacakowi i pani Renacie Gebel za pomoc techniczną. Dziękuję.